You know, if you wanted to hire my ship, you could have just asked. Hej, hej, przychodzę do was dzisiaj z informacją, z takim omówieniem drobnej plotki, o którą pytaliście mnie na streamach, czy tam ktoś wysłał nawet wiadomość na Facebooku. Jest nowa plotka a propos planów na rozwój pewnej postaci, którą poznaliśmy w trylogii sequeli. Zanim jeszcze przejdę do tej plotki, to oczywiście podziękuję wspierającym. The Senate will decide your fate. I am the Senate. Not yet. I oczywiście przypomnę o tym, żebyście zaglądali na Instagrama Biblioteki Osus, żebyście zafollowowali fanpage'a Biblioteki Osus, a teraz już przeskakujemy do informacji. Plotka głosi, i to plotka, którą dostarcza serwis wegotdiscovered.com, zresztą adres będzie w opisie tego filmiku, że Lucasfilm podobno pracuje nad swego rodzaju prequelem na temat Kylo Rena. Prequelem oczywiście do trylogii sequeli. To głupio brzmi, prequelem do sequeli. W każdym razie podobno Adam Driver, czyli nasz filmowy Kylo Ren, jest zaangażowany w całe zadanie i cały projekt jest na dosyć wczesnym etapie, także nie wiadomo zupełnie, w którą stronę to pójdzie, no bo oczywiście, wiecie, to wszystko jest dynamiczne, tak? Miał być kiedyś spin-off na temat Kenobiego, niedawno się dowiedzieliśmy, że dostaniemy serial na Disney Plus na temat Kenobiego, tak? Miał być jakiś tam spin-off, film kinowy na temat Mandalorianina, na temat, przepraszam, Boby Fetta, no i teraz okazuje się, że będziemy mieli serial, więc tutaj oczywiście ten pomysł na film z Adamem Driverem w roli Kylo Rena, no też pewnie będzie ewoluował. Zakładam, że to raczej nie będzie film kinowy taki, wiecie, spin-off, tak jak Rogue One czy Solo, tylko raczej jakaś seria albo nawet miniseria na potrzeby Disney+, no bo wiecie, Disney+, własna usługa streamingowa Disneya, no ma pewne ssanie i wymaga dostarczania cały czas nowych treści, a jak wiemy, te nowe treści są potrzebne, żeby wyciągać od widzów pieniądze, a nic tak doskonale nie wyciąga pieniędzy jak zapowiedź nowych Gwiezdnych Wojen, prawda? No i informacja o tym, że miałby powstać swego rodzaju prequel opowiadający historię Kylo Rena jest tutaj bardzo, bardzo fajny, no bo Adam Driver jest świetnym aktorem, no i oczywiście tutaj pojawia się pytanie, co jeszcze poza Adamem Driverem mielibyśmy zobaczyć, tak? Aż się prosi o to, żebyśmy zobaczyli jakieś czasy przed tym, jak on spotkał Snoke'a, może czasy jak Snoke zaczyna go gdzieś tam kusić, no bo słuchajcie, w epizodzie 8 widzieliśmy prawdziwe zło, tak? Widzieliśmy w retrospekcji, że Luke Skywalker, czyli no, wujek Kylo Rena, był tak przerażony jego mocą, jego, nie wiem, przejściem na ciemną stronę mocy, że był aż gotów go zgładzić, tak? Czyli co doprowadziło do tego, że Luke Skywalker był aż tak przerażony tym, co się dzieje. Teraz próbują nam jakoś tam wypełnić tą historię Kylo Rena najwyraźniej, ponieważ powstają jakieś nowe komiksy, mają być zaprezentowane komiksy. W jednym z tych komiksów nawet widać, jak młody Ben Solo razem z Luke'em Skywalkerem walczą z jakimiś najprawdopodobniej rycerzami Ren. Jeden z tych rycerzy Ren ma chyba nawet miecz świetlny. Jak gdzieś tam, nie czytałem tego komiksu, gdzieś tam w przelocie w internecie mi się jeden z kadrów rzucił w oczy, więc tutaj poprawcie mnie, jeśli się mylę i opowiadam głupoty w tej chwili. Natomiast no, najwyraźniej Lucasfilm próbuje nam wypełnić tą historię Kylo Rena. Spin-off, czy jakiś serial na temat Kylo Rena, czy na temat Bena Solo i jego przejścia na ciemną stronę, no to by była doskonała opcja, żebyśmy zobaczyli na przykład więcej, nie wiem, Luke'a Skywalkera, prawda? To aż by się prosiło o to, żeby Luke Skywalker również, czyli Mark Hamill, zagrał jedną z kluczowych ról w tym serialu, czy w tym filmie, czy w tym projekcie, może nazwijmy to projektem, bo nie wiemy, czy jest to film, czy jest to serial i czy to w ogóle będzie, czy to jakoś może ewoluuje i ten pomysł się znacząco zmieni w czasie. Także koniecznie dajcie znać, co wy myślicie o spin-offie czy serialu na temat Kylo Rena, na temat przeszłości czy młodości Kylo Rena. Mnie się ten pomysł bardzo, bardzo podoba, ale chciałbym zobaczyć, co wy na ten temat myślicie. Pamiętajcie o Instagramie Biblioteki Osus koniecznie, pamiętajcie o Facebooku Biblioteki Osus, pamiętajcie o tym, żeby się często uśmiechać i niech moc będzie z wami. Ja jestem nakręcony bardzo pozytywnie. Trzymajcie się, dzięki wielkie, pa, pa.